Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w Farming Simulator 22. Jestem WTS, a ze mną dzisiaj jest El Bolo, czyli Hubert. I razem będziemy... Co my będziemy robić? Będziemy siać. Będziemy sadzić, może inaczej. Sadzić będziemy bawełnę na naszych dwóch ogromnych polach. Będą przeszkody, będzie... Co będzie, Hubert? Będą wpadki, będzie dramat i będzie zabawa, będzie lamowanie, tak zwane. Lamerstwo. To tylko ja. Dobra, mi tam pójdzie całkiem nieźle, ale popatrzymy jak Hubert lami. Dobra, zapraszam was serdecznie, porozmawiamy też trochę o naszej sytuacji na granicach naszego kraju i ogólnie o tym, jak my do tego podchodzimy. Zapraszam serdecznie. Cześć moi drodzy, witam was jeszcze raz w Farming Simulator 22. Już chciałem powiedzieć Euro Truck Simulator. Słuchajcie, już mi się mylą te symulatory. W każdym razie, dzisiaj z nami jest jak zwykle El Bolo, czyli Hubert. Dzień dobry, cześć, czołem. Patrzcie, jeździ skuterem, przynajmniej próbuje nim pojechać. Bez lusterka. Niestety skuter czeka na lepsze czasy, bo jest przysypany śniegiem. Troszeczkę tak go zmroziło, nie? Ale nie dużo. Ja bym nie jechał. Dużo. No, odgarnąć siedzenie i jechać, nie? Ogień. Dobra, słuchajcie, włączymy sobie muzykę. Żeby nam tutaj coś brzęczało. I słuchajcie, bierzemy się dzisiaj za sadzenie. Chodź, Hubert. Idziemy po traktory. I teraz tak. Ja wezmę tego większego, bo do tego większego siewnika, a ty weźmiesz ten mniejszy, ok? Zamieńmy się, bo to nie to. One nie są takie same? Nie, ten z lewej jest mniejszy. Może być. I ty teraz musisz pojechać pod sklep. W sklepu. I zabrać wypożyczony siewnik, a ja zabieram z farmy. Ja już jestem rozeznany w mapie. Robiłem tak. Klipy. Trochę poszalał Hubert. Hubert znajduje tyle znajdziek na tej mapie, że niedługo będziemy mieli full. Tak. Nie? Takie hobby. Wajczkowe? Tak. Wiem, że tu większą frajdę w sumie niż sianie mi sprawia... Eksploracja mapy. Sprawia mi, tak, szukanie tych znajdziek. Jestem fajnie porozkładany. Co? Nie chcesz się zaczepić? To ich jest trochę przedużo. O, znajdźka. No nie gadaj. Chyba. Tak, no. Skubany. Pojechałem. Słuchaj, a ja nie wiem czemu nie mogę zaczepić. Co się stało? A dołączyłeś do farmy? A tak, bo niby się nie wszedł do pojazdu. Nie no, dołączyłem do farmy. No i co? Ja też nie mogę.
Ale co a, się... A, bo to trzeba wyjść. Dobra, ja mi się podpięło. A mi się nie chce podpiąć, nie wiem czemu. Włącz siewnik, złóż siewnik, złóż. Nie robisz, złóż. Po co kaman? Przecież ja go podłączałem. Teraz zobaczymy. Mechanik Hubert jedzie. Czekajcie, no może zmienię. W ustawieniach było. Ale laga miałem. Coś chyba grzebiesz. Tak, w ustawieniach było, żeby zmienić ręczne zaczepianie. Wyłącz. Ale ja ręcznie zaczepiłem normalnie. A właśnie ja wyłączam ręczne zaczepianie, żeby zobaczyć, czy to jest błąd. Model. Tak. Może nie trafiłeś, tak. Może tam do wału trzeba podejść bardziej. Nie, nie wiem czemu. Nie chciało mi zaczepić. My bawełnę bierzemy, nie? Byku, bawełnę osiejemy. Bawełnę, bawełnę. Dobrze. I ty pojedziesz na to pole... Poproszę numer. 40? Na to niżej. 42, 43, no. One są rozdzieloną drogą? Tak, są rozdzielone. Wybornie. I słuchajcie, kupiliśmy pole 39 za 360 tysięcy. 60 kafli. Tu jest pszenica na tym polu. Będziemy mieli dla kur maksymalną ilość pszenicy. Ty, a ja mam jeszcze środek na ten. Zatankowany środek, jak on się nazywa? Nawożący. Wapno? Nie. Nie, do nawożenia. No, po prostu. Po prostu. Miałem sprawdzić jeszcze taką fajną rzecz, bo mam jakiś taki system do wyznaczania trasy przejazdu maszyny. Ale miałem spróbować to użyć, ale jeszcze tego nie rozgryzłem, dlatego nie będę wam tego dzisiaj pokazywał. Ponieważ nie wiem, jak to działa. Kierowniku obozu, jak ja tu się z tym siewnikiem nie zmieszczę na ten most. A zmieszczę się, bo tu na jednym moście nie mam barierki. Zawsze możesz przejechać nie przez most, tylko... Rowem? Nie, wcześniej jest przejazd. Przecież nie musisz przez most. Ale ja się zagubiłem, pojechałem dalej. Okej. Ja patrzę, jak się rozkłada ten siewnik, a rozkłada się naprawdę zajebiście. Duży. O, to jest to pole, co ja zbierałem. Ja lubię to pole. Dobra. Opuść. Włącz. Złóż. Złóż. Halo. Nie mogę. Włącz. To jest duży siewnik, z nim będą problemy. Powiem ci, że ja mam też mały problem, bo nie mogę siać tu. Czy na pewno możemy siać tu już? Dlaczego nie? Jest sluty. Ale nie trzeba tego jakoś skultywować? Jest skultywowane. Tak? Zaczekaj, zaraz ci powiem. Sam zaraz spróbuję. Tylko jeszcze sprawdzę ustawienie. Bo mi się nie chce opuścić ten, chyba że kabli nie było. Mam na burak cukrowy. Bawełna, kukurydza, soja. Kurde. Bawełna jest, ok. No i teraz co? Start. Idzie, bez problemu. Musisz coś poprawić. Ja nie mogę nawet złożyć, rozłożyć tego siewnika. Nie podpiąłeś przewodów.
Odpiąłem. Chyba, że są jeszcze inne. Czekaj, może jest wał z drugiej strony jakiś jeszcze. No. Pokombinuj. Na Odyna, no. Wiesz co, tak pomyślałem, że nie ma sensu, żebym ja zawracał. Tylko ja przejadę przez całą długość, dwa pola, a ty zjedź od drugiej strony. No super, to bym chciał włączyć się. Na razie to mu się powiedział, że on nie będzie jechał. No to zaraz ci pomogę, przyjść do ciebie? No i tak jesteś obok mnie. Nie mogę go ani rozłożyć, ani mogę tylko go opuścić i podnieść. Odepnę go jeszcze raz. Tutaj trzeba będzie... Tutaj trzeba będzie inaczej to zrobić, bo ja nie dojadę do końca. Dojedziesz chyba. No nie, bo już mi tutaj koniec się robi. No to ja coś tu poprawię, tu drobinę. Ja mam nieszczęście. W każdym razie jedź od drugiej strony. Dobra, mogę ci pomóc. No weź tu ogarnij, bo się zdenerwuję zaraz. A lekarz mi powiedział, że nie mogę się zdenerwować. Pokaż. No nie włącza się. Ale obniża się. No właśnie. Ty, a może on się nie włącza? Może wystarczy jechać tylko? Nie, bo nie ubywa ziarna. I nie widać. U ciebie to widać, że zasiałeś coś. No widać. No dlaczego on się nie włącza? Okej. Idę jeszcze do niego. Nie to ja chciałem. Już bawełna jest na 100%, bo zalałem, zatankowałem bawełnę. Już to piłą trzeba potraktować. Kable wpięte, nie? No. Wydają się wpięte. Możesz coś, to ja będę tu wciskał, może się wepnie. A teraz? No nic. Teraz? Coś tu cyka cały czas. A weź ten. Wyłącz automatyczne, to ręczne. Wiesz. Teraz jest odczepione. No i weź wyłącz automatyczne, włącz automatyczne podczepianie i weź podczep normalnie, z automatu. A podczep no jeszcze raz? Może, no już to robiłem też. No dobra, to odczep, okej. Okay. No, to dziwne. Mamy problemy z pierwszym tym? Dobra, okej. Ale i tak kable muszę podpiąć. Nie. Teraz już nie. Jak tu mam napisane... Działa? Nie działa. Rozłożył się. A. Może jego trzeba rozłożyć jeszcze? No nie mogłem. Nie, on się nie rozkłada. Zaraz, a... Jest,
Jest guzik do rozłożenia, napisane było X, żeby rozłożyć. Ale nie rozkłada się. No powinno chociaż się te boki rozłożyć do prowadzenia. No w ogóle nie chce działać. Ani X. Złóż siewnik. Ani Z. Weź, które jest... Opuść go, odepnę go i weź go z resetu i pojadę go odbiorę jeszcze raz. Mówisz, że chcesz go odebrać jeszcze raz? No, tak. Poczekaj, czy ziarno będzie na nim? Nie, ziarno będzie. Daj mi traktorek i jadę, no zresetuję się go już. Czekaj. I zostaw może włączone na razie to automatyczne podpinanie. Później się wyłączy. Dobra. Idę zobaczyć, co tam się porobiło. No coś naprawdę niedobrego się stało. Ale to ciekawe, bo wyglądało, że wszystko... Wszystko powinno być okej. Wszystko powinno być okej, a tutaj taka... Komplikacje z rana. Taka, ja muszę zobaczyć. Tam się dobrze. No ale to ciekawe, czemu on nie działa. Dalej nie działa. Dalej nie chce się włączyć? Nie, jeszcze jest puste narzędzie. No co ty? No. To odstaw go, wypożyczę ci co innego. Oddać go w ten, tam w tym punkt? Tak, i ja tam albo spróbuj sam go oddać, albo ja podejdę. Tak, mam. Nie możesz oddać? Mam podejść? Teleportuj się do traktora. Jestem. I puste mówisz? No puste, puste. Słabo. Zwróć. Tak. Dobra, jedź po nowe. Może sam sobie wybierz, to będzie... Tu mam ziarno od razu, to nie będę musiał przynajmniej tego. Dobra, to jest w siewnikach po prostu. No tak mi się wydaje, że... Który tutaj ci dać? Znaczy to jest w siewnik... Przepraszam, w siew... W siewnikach punktowych. Ten ci Kinza wezmę. Próbujemy.
ty, a może tobie mocy nie starczało? Może, nie wiem. No nie, 150 koni mocy tylko potrzeba. A na tego potrzeba 300, a ty 300 to nie masz, nie? Na pewno nie. No to dam... Nie jest napisane ile. To dam ci taki 180 koni mocy, może ten pociągnie. Tego Optima RS-a? Tak. Może byś dawać. Kurwa, to jak puk wygląda. Sprawdź od razu, czy działa. A. Nie, tu się ten. To odjedź kawałek jeszcze, bo walniesz w te. Dobra, teraz go rozłóż. Nie można składać narzędzia z podłączeniem do tego złącza adaptera. Co? Czekaj, o co chodzi. Czekaj, bawełna. Otwórz pokrywę. Ja go muszę złapać gdzie indziej, on jest tylko tak do przewożenia. A! God damn! Ten z banem. Co się stało? On jest tylko tak do wożenia. A tak to do parkowania, a tak to jego się bierze z boku tu. No co ty? Tamten to nie, tamten na pewno tak nie był. Jakie jaja? Ja bym na to nie wpadł. Czy coś działa? No to zatankuj go. Tylko przewieź go tak, żeby się dało go. Wow. Tylko musisz schować chyba te. Ładuje się. Ale nie, mówię, że musisz schować teraz te boki, tak jak przed chwilą miałeś schowane. A, ja nie potrzebuję tych boków, one chyba granice wyznaczają tylko. Nie, granice wyznaczają ci następny ten. A, znacznik tak, ścieżki, no dobra. Znacznik ścieżki następny. Ja tego używam, bo ja jadę środkiem tej ścieżki i dzięki temu mam idealnie prosto. Dobra, teraz cofańsko. Z dużym siewnikiem to trzeba się nieźle napocić, żeby się wyrobić. Coś mi... Tak czuję, że zapachy mi się zrobiły takie wiejskie. Jakbym naprawdę był na polu. Podejrzewam mojego psa o takie próby tutaj symulacji zapachowej. Piętr truskawko... Nie, to arbuzowy monster był to. Wszystkie smaki chemii. Podejrzewam, że właśnie ten, że pies mi zrobił tutaj zapachy wiejskie. I to całkiem tak, nieźle zaszalał. Niech pies też ma coś w życiu. Niech może bączka puścić, nie? Dobra, powiedz mi... No. Znaczy zacznij od drugiej strony, bo tutaj to nie ma sensu. No, tylko że spadłem z mostu. Dobra, ja to naprawię. Nie wierzę. Serio? Jak już dojechałeś, to spadłeś z mostu? Tak, ale to nic nie znaczy, to niczym nie świadczy. Ja dzisiaj nazwę odcinek Przygody Huberta. Przygody dzbana Huberta.
Bo widzowie lubią lamienie, więc na nazwę Lamienie Huberta. Dobra, dalej nie dojadę. Jak pięknie, pięknie mi dzisiaj idzie ta robota, naprawdę. Jestem bardzo zadowolony. Teraz tak. Siewnik, znacznik z tej strony. I siewnik w dół. I jedziemy. A ten próbuje tam wyjechać teraz. Ja nie mogę. Może zresetuj. Znowu? No nie wiem, a wyjedziesz? Oczywiście, pa. Siła brutalna, 300 koni mocy. Choćbym się miał zesrać, to wyjadę stąd. No, nie, no dobra. Nigdy nie siałeś na moście. No nie, ale nie będę się przyglądał, żeby cię nie stresować już bardziej. Zostawię to na inny raz. Zostaw to bez komentarzy. No dobra, okej. Zostawię to. Złożymy. Zostawię to bez komentarza. W każdym razie, słuchaj, powiedz mi, bo ja się tak każdego ostatnio pytam, kto u mnie jest na farmie, co ty myślisz o sytuacji Ukrainy teraz? No, sytuacja jest nieciekawa. To co tu dużo mówić? Dużo mam znajomych z Ukrainy, no i co? Eskaluje wszystko. Masz znajomych z Ukrainy? Mało to. I co oni mówią? Większość, no to boją się też. Rodziny tam mają. Czyli masz znajomych w Polsce? No, Ukraińcy, którzy pracują u nas. Dlatego wiesz, kiepsko to wygląda. No dobra, ale jakie są twoje poglądy na ten temat? Co ty ogólnie o tym myślisz? Będzie wojna? Nie będzie wojny? Wojna już się skończyła? Jak się skończyła? No się jeszcze dobrze nie zaczęła nawet. Putin tylko straszy? Czy naprawdę coś zrobi? Jak ty uważasz? To nie wiem nawet co bardzo sądzę. Już jest nieobliczalny. Ma władzę. Jest królewsko inteligentny. Tego nikt nie zarzuci na pewno. Tak, ale jest inteligentny, ale jest też szalony. Jest psychopatą po prostu. Może psychopatą to nie. Ale nie, jest szalony lekko. Nie, no jest psychopatą, naprawdę. Ma takie pomysły. On chce teraz wrócić do tego, co było za czasów no Lenina, tak? Zebrać kraje, które były podlegały pod ZSRR wtedy. Tak. Się rozpad. On uważa, że to mu się należy i że te kraje powinny być razem z Rosją teraz. Zresztą nie wiem, czy to pierwsza rzecz,
My nagrywamy, słuchajcie, już dawno może być ten odcinek nieaktualny, dlatego że my nagrywamy ten film dużo wcześniej, ale tak sobie rozważamy, dlatego że może się okazać, obecnie jak nagrywamy, jest sytuacja taka, że... Putin odpalił rakiety nuklearne. Znaczy testował rakiety nuklearne, a nie odpalał, znaczy odpalał, ale tylko je testował, ale uznał, dopiero co uznał, że obwód ługański i doniecki jest niepodległy. I szczególnie... W tym momencie, kiedy armia rosyjska wkroczyła pokojowo tak, do Lubiańska, tak? Wkroczyła pokojowo do tych obwodów z oznaczeniem, że siły pokojowe, aczkolwiek wszyscy się obawiają, że... Nie, czy do kogo tam oni... Nie, separatyści to właśnie przejęli te obwody, a do Ukraińców mogą strzelać. Więc... No jesteśmy w bardzo, bardzo nieciekawym momencie, bo tak naprawdę każdego dnia konflikt może się rozpocząć. Już atak na banki był. Atak na rząd też był, tylko ten informatyczny atak, tak? Dzisiaj Mateusz, widziałem, że ogłosił coś, że jakiś trzeci stopień zagrożenia jakiegoś cyber... tego ataku. Tak. Cyberterroryzmu, czy coś takiego. My mamy, to się nazywa bodajże Charlie. Tak, coś takiego. I mamy obecnie ten stan wprowadzony. Ale to jest na wypadek właśnie ataków terrorystycznych. Ale tutaj chodzi bardziej o tą wojnę, że może też nas to dotyczyć. Więc jesteśmy bardziej, że tak powiem, chronimy ważne... Ważne rzeczy w przypadku zaatakowania musimy się bronić, tak? Tak, musimy się bronić naszymi dwoma czołgami i jednym F-16. No, pytanie właśnie... My jesteśmy nikim dla Ruskich. No my tak, ale NATO już nie, dlatego dobrze, że w nim jesteśmy. Tak, bo teraz... Nami się podetrą tak jak w wojnę Francuzi, Brytyjczycy i Amerykanie. No właśnie, wszyscy tak uważają. Ja uważam zupełnie inaczej. Ja uważam, że oni teraz nam pomogą. Że będzie inaczej niż było w czasie II wojny światowej i naprawdę nam pomogą. Kurwa, stary, weźmy zresetuj ten siewnik, bo się wściekne zaraz. Bo ja nie mogę zresetować, próbowałem. Już ci resetuję. Sam zrobisz to pole, zanim ja w ogóle dojadę do niego. Co mam ci ja siewnik? Uważam, że Tak, ja uważam, że Polacy zawsze mogą tylko liczyć wyłącznie na siebie. I to my zawsze dostajemy po dupie od wszystkich. Jesteśmy takimi europejskimi ludźmi do bicia, którzy mają przeszli najwięcej i takich męczenników z siebie robimy na siłę. No tak, ale pamiętaj, że jak zaatakuje Polskę, to nie tylko Polskę będzie atakował, tylko też inne kraje, tak? No jak myślę, do Polski, bo jakby na nas najechał, no to tak. Myślę, że na inne kraje też będzie miał ochotę. I podobała mi się taka linia jakaś dziwna. No ale dobrze, może tak musi być. Robię dokładnie według tej linii. O, patrzcie, i tam kawałek zostało. Dobra, zlikwidujemy ten kawałek. Jedziemy dalej, staramy się może jechać tą stroną i nie robić więcej takich kawałków. Czyli tobie się wydaje, że zaatakują, czy nie? Już zaatakowali. No już, dobra, okej. Okay. Dla mnie
wjazd wojsk obcego kraju do czyjegoś kraju. No ale tak oni uważają, że bo no, ustanowił to jako niepodległe kraje, tak? Więc on uważa, że nic złego nie zrobił, no bo jako niepodległe kraje ustanowił Donieck i ten i Ługańsk. To gdzie oni mają te niepodległe kraje, swój rząd jakiś? No mają, mają. Mają? Ja to wiesz, nie, absolutnie nie interesuje się taką polityką. Mają, mają swoich niby dowódców, ale jak oni funkcjonują, to ja też ci nie powiem. Kurde, nie mogę. Nie mogę przejechać. To, że przez znaki można przejrzeć. Niektóre się wywalają, dlatego ja staram się nie przejeżdżać. Dobra. Teraz tak, tutaj. Wyciągamy. W dół. I jedziemy. No ja uważam, że słuchaj, nie jestem do końca pewny tego ataku, tak na 100%, jeżeli chodzi o tą Ukrainę. Cały czas wydaje mi się, że on blefuje, chociaż to jego szaleństwo, przepraszam, może się objawić tym, że naprawdę wjedzie na ostro i zaczną się strzelania i zaczną się bombardowania, tak żeby zabić jak najwięcej ludności ukraińskiej. A mi to jakichś, tak szczerze mówiąc, dużo nie ma. Tam głównie jest ludność rosyjska, z tego co mi wszyscy mówią znajomi, ci Ukraińcy. No to swoich by zabiją? Swoich to na pewno. No chyba, no nie wiem, Stalin lubił swoich zabijać. No pytanie, czy tylko po to, żeby ten, tylko po to, żeby rzeczywiście zdobyć tą Ukrainę, jest w stanie zaatakować i zrobić naprawdę duży rozpierdziel tam? Czy jednak się cofnie i nie będzie robił takich rzeczy? To mnie bardzo zastanawia. No poza tym takich ważnych rzeczy na świecie to akurat się nic nie dzieje. PiS nic większego nie wyrabia. Ale znając nasz rząd kochany, to zaraz się wpieprzymy pomiędzy młoto a kowadło i oni będą zaraz chcieli tam coś wysyłać nasi. Znaczy ja jestem za pomocą Ukrainie, jeżeli byłaby potrzeba, no to pomoc jak najbardziej. Szczególnie, nie wiem, żeby im dosłać amunicji, dosłać jak im... Stare, jak my sami nie mamy amunicji. Nie no, mamy. Wysyłaliśmy Ukrainie amunicję bodajże już. Coś wysyłali. W każdym razie mamy tam jakieś zasoby, które moglibyśmy jeszcze się podzielić z Ukrainą, ale myślę o pomocy, prawda? Na pewno nie wiem, czy walkę. Ja jestem za pomocą, nie, na pewno nie dołączenie się do konfliktu typowo militarnego, tylko pomoc humanitarna dla cywili, pomoc medyczna, pomoc rzeczywiście w jakichś rzeczach typu żywność czy coś, no ale bo nie może sprawdzić. A jakby cię poproszono, żebyś pojechał i spróbował ten. Nawet nie kończ. Nie wiem, do czego dążysz, absolutnie. Dlaczego? Że ja miałbym jechać na Ukrainę i pomagać im? No. Chłopie, ja mam tu swoje życie. Dlaczego miałbym to robić? Ja nie jestem żołnierzem i zajmują się tym wyspecjalizowane służby. Nie, ale nie jako... Nie, żebyś jechał jako żołnierz, tylko jako ratownik medyczny. Nie mam uprawnień. Znaczy, no pielęgniarz, tak?
Do pomocy, do robienia zastrzyków, do opatrywania ran. Nie, z taką, bym nie pojechał. Taką pomocą humanitarną, nie? Też byś nie pojechał? Nie, myślę, że nie. Ja tu mam swoją pracę. Dziękuję. Swoją pracę, swoje życie. Ja w razie co, tak jak mówisz, mimo wszystko gość jest trochę nieobliczalny, bo jakby się to skończyło. Nie będę ginął też za kraj, z którym nie mam nic wspólnego. Fakt, ludzie to ludzie, ale mamy takie czasy, że każdy chce żyć. No, tak, mamy takie czasy, że zawsze każdy... były takie, zawsze były, każdy chce żyć. Dlaczego mam ryzykować? No, to jest prawda, ale z kolei trzeba pomyśleć o tym, dlaczego ktoś miałby ryzykować za nas. A jednak Amerykanie przysyłają wojska do nas. Czy uważasz, że jak ktoś jest wojskowy, to wtedy ma inne już zadania i inne obowiązki? Ty jako zwykły pielęgniarz nie masz takiego obowiązku, żeby się poświęcać? To było w stosunku do naszych żołnierzy, naszych cywili, to jak najbardziej. Czemu nie? Czyli nie masz takiej potrzeby, żeby pomagać? Nie, nie poczuwam się absolutnie do tego. Radykalne mam podejście, no ale sorry. No to bardzo ciekawe. Ja bym inaczej postąpił. Ja bym chyba bym sam nie pojechał, ale jakby mnie ktoś poprosił o pomoc, to bym pomógł. Chyba bardziej w ten sposób. Rozumiesz, nie sam, ale jakby ktoś poprosił, to... Ja i tak mam kategorię, a w razie wojny i braków jakichś, to ja idę, wiesz, od automatu prawdopodobnie, chyba tak to działa. A ty byłeś w wojsku, czy? Nie, ale mam komisję, nie? Na komisji według tego mam, a... Więc idę i ja jako jeszcze zawód medyczny, to prawdopodobnie jeszcze, wiesz, jeszcze prędzej bym poszedł. Niż jakiś zwykły trep, bo wiesz. No ale prawdopodobnie nie szedłbyś na pierwszą linię strzału, tylko raczej do pomocy. No, tyle, że tak. To się zgadza. Zresztą nie mówmy, że będzie wojna typowo tak. O chuj, chłopie, schowaj to. Co? Już? Drąga. No bo nie złoży się. Uderzysz mnie tym. Spokojnie, patrzę na milimetry. Nie przejdzie. No jak przejdzie? Ale przecież masz ten ogranicznik. O. Teraz przejadę. Czekaj. Nie. Przejedziesz. A ja, chłopie, kurwa, to wymierzone. Ale ja ten pasek muszę jeszcze chyba zrobić, czy nie? Nie, tak, nie muszę. Musisz. Robi się on z automatu już. Nie, taki mały pasek został po środku, między naszym przejazdem. A, no dobra. Ale mi chodzi o ten ogranicznik, czy tam jak to się nazywa. A, no to chyba zostaje, bo to jest dziura w ziemi po prostu, ale to nie szkodzi, bo tam się normalnie sieje. Ja spróbuję przejechać jeszcze tutaj wzdłuż tego. Tam to nie, w te dziury to nie wjeżdżaj. Ja przejadę, mam mniejszy ten siewnik. Możesz się rozmontować już jak chcesz, no. Ale tam powinno... się kręcił będzie. A jeszcze drugie pole. Obok. Czy to nie jest nabawione? Nie, tam to jest... ma pszenicę na razie. Kupiliśmy ta, je... Tak, jeszcze nie urosło. Kupiliśmy je z pszenicą. Zapomniałem. No, więc skoro kupiliśmy z pszenicą, to nie będziemy go teraz... moglibyśmy go zaorać. Nie, i... po co niszczyć dobry plon? I wrzucić bawełnę, ale właśnie, po co niszczyć... pszenicę, która będzie do zebrania za raz, dwa, trzy, cztery miesiące czy pięć. Złapiesz wszystko? Nie wiem, patrzę właśnie. Dobra, to jadę za tobą w razie, to złapę. Jak coś, to po lewej stronie chyba mi zostanie.
No, ten róg ci może zostać. No, może nie. Uważaj, bo zahaczysz z prawej strony zaraz. Odbijam. O. Nie, za mało odbiłem. Teraz chyba przejdzie. No i git, byku, zrobione. O, czekaj, tam chyba jakaś kropka jeszcze jest. Gdzie? Mi się wydaje. Chyba jakiś artefakt graficzny. Przed nami. Dobra, składam. To ja idę oddać ten siewnik w takim razie już. A dużo zostało nasion? 17%. No, możesz wysypać to pod tym. Tam Ctrl I chyba się wysypuje pod... Nie, I po prostu. Albo i. Czekaj, sprawdzę jeszcze, jak wygląda to pole. No wygląda, że całe zrobione. Nie tak, ma żadnych kopy. No. Jest gitowo. Ale na więzienie? Na więzienie nie będzie całe. Ale dzban wyjechał mi na środek drogi. Podporządkowany, ty frajerze. Trzeba zwałować całe pole, ale to później. I mamy kawałek nienawiezionego, widzisz? No nie, bo jadę. Zaraz zobaczę, czekaj. Trzeba nawieźć kawałek ten, gdzie ty jeździłeś, bo ja miałem z nawozem, a ty miałeś bez. Dlatego ten kawałek trzeba nawieźć jeszcze. Na razie trzeba wrócić i umyć maszynę, bo... No to ja umyję traktor później, bo ja idę oddać ten siewnik już. Skład gleby, aktywne miejsce, gdzie to jest? Na wieży, na wozie. Nie, na porządku, no. U mnie na niebiesko się wszystko świeci. A, nie, jest kawałek, rzeczywiście. Trzeba sobie powyłączać te poszczególne, żeby zobaczyć nawiezienie, bo częściowo jest zakryte. Taki pasek szary, nie? O to ci chodzi. Tak, taki tam, gdzie ty jeździłeś po prostu. Dobra, ja wymyję, bo cały jest w błocie. I tak musisz się teleportować, żeby oddać go. Ja już zaparkowałem w sumie. No to mogę się teleportować, za chwilę umyję. No to dawaj. Okej, dokończę tylko myć ten siewnik, żeby już nie wracać do niego. Dobra. Jestem. Siewnik, zwróć. Tak. Ile nam kasy zostało? 1800. Trzeba poprzewozić te rzeczy, które tutaj są na farmę, te bańki i tak dalej. Trzeba to zaraz będzie jakoś ułożyć. Dobra, teraz ja muszę wrócić. Było kasy? 15, teraz o $400 więcej. Euro. Co? 400 euro więcej nagle się zrobiło. Nie wiem, sprzedamy wełnę, to nam kasy przybędzie znowu, ale do tego czasu trzeba trochę pooszczędzać.
A właśnie Danielowi wczoraj mówiłem, że musi też zacząć oszczędzać, bo się z kaptą już przewalił kupę kasy na jedzenie. W sensie kupę kasy. Tak, no przewalił na jedzenie, po prostu kupując jakieś jedzenie z Maca, z KFC. Przewalił na jedzenie. Znowu wkręciłem ryż i fileta. Mówisz? No. Dobra. Chciałbym zdrowa żywność. Okej, nie wiem czemu nie działa nam tutaj dzisiaj to automatyczne podpinanie. Słuchajcie, ja pojadę z tym wozem i spróbuję tego. Spróbuję zrobić oprysk na tej, na tym kawałku, który niestety nie działa mi mój zbigdowany przycisk, nie wiem czemu. Ciekawe czemu dzisiaj nam tutaj tyle rzeczy nie działa. Nie wiem, podłączony, nie wiem, szczerze powiedziawszy, stary nie napięcie. Awaria. Wypadek. No, dzisiaj awaria. Możemy nazwać odcinek zamiast, jak to było? Problemy Huberta? Jedna wielka katastrofa. To awaria, tak? Usterka. Tak, ten program? Tak. Dokładnie. Dobra. I sypiemy. Powinno być ok. Słuchajcie, ja tak patrzę, jak to sypie mniej więcej. Czy to mi starcza. Ale powinniśmy dać radę. Jak nie, to przejedziemy drugi raz. Ważne, żeby nie jechać dwa razy tą i z powrotem tutaj po bokach, tak? Żebym sobie nie przejechał środkiem, a nie zostawił po bokach do ponownego przejazdu lewą i prawą stroną. Wtedy będzie dobrze. No dobra, czyli co? Powiedz mi, że teraz do wojska, jak ciebie brali, to dostałeś kategorię i nie miałeś żadnych ćwiczeń? Nie, no teraz przecież nie biorą. 18 lat, dostajesz powołanie na komisję, badają cię i tyle. I koniec. Jestem rezerwista, nie wiem jak to działa do końca, nie interesowałem się. Miałem iść do woja, jak mi nie wyjdzie w pielęgniarstwie, a że mi wyszło w pielęgniarstwie, no to jestem, gdzie jestem. Nie interesuję się tym za bardzo. Mhm. Wuj z byłym wojskowym, także jeden na razie nam starczy w rodzinie. Rozumiem. No mnie trochę zaskoczyłeś. Byłem na ćwiczeniach, tylko tak jak było taki jakby dzień otwarty dla jednostki, coś takiego. Został paseczek. Cała sobota była otwarta, tam zapisywałeś. Nie to, że każdy mógł zrobić sobie wejść, tylko lista była. Normalnie ćwiczenia były wtedy. Aha. Mógłeś sobie rozebrać broń, biegi były takie tam, rzuty. A strzelanie? Strzelania nie było, było rozbieranie tylko. Było takim, bo to była kielecka bukówka, to jest jednostka wojskowa. Ona przygotowuje też do misji zagranicznych, głównie Irak i takie tam, nie, Afganistan. Nie wiem, czy tam jeszcze stacjonują w ogóle Polacy. No okej, okay, i co? Ale to była ta jednostka i oni mieli takie fajne symulatory, nie wiem jak to działa, symulatory. Były na przykład broń. Prawdziwa, tylko zamiast ostrej amunicji miałeś na końcu lufy jakieś takie podłączone urządzenie, które imituje tak jakbyś strzelał, nie? I tarcza była. W sensie i tak jakby jakoś elektronicznie dawało sygnał, gdzie trafiłeś i w ogóle. Niby to się zachowywało jak prawdziwy pocisk, nie? Tylko że odrzutu nie było. No tak, to, a takie trochę odrzut sztuczne i suche. Odrzut w kałachu robi dużo, bo no, ja byłem wiem. W wojsku i i strzelałem, i to nie tylko z kałacha, z CKM-a też. Strzelałem z dziewiątki, piątki, mówię, jest piątki, jest 5-2, kliber, taki mały.
nie wiem, ten mniejszy niż 9.1. Nie wiem. Z Magnuma, z 44 z tego największego rewolweru też strzelałem i no to tamten no to potrafi wyłamać ręce już, no to ja się nie dziwię, że kałach ma odrzut. Tym bardziej jak po serii puścisz, no to trzeba mieć trochę sił, żeby to utrzymać. No trzeba. Trzeba. Dobra, słuchaj. Pole jest zrobione, wracamy na farmę. Wstępnie pierwszy raz za nawiezione, więc zostało tylko drugie nawiezienie. Po jakim czasie się nawiezi drugi raz? Jak się zacznie rosnąć. Aha. Musi się zmienić etap wzrostu. Jak na przykład nawozisz, jak już jest delikatnie wyrośnięte, to musisz zaczekać, aż wejdzie trochę wyżej i wtedy możesz drugi raz nawieźć. Musi się zmienić etap wzrostu, tak? Czyli tak naprawdę jasność tego koloru zielonego na mapie, który pokazuje ci, ile rośnie w tym momencie. To taka prosta ta. O, nawet się nie pobrudził ten bredal. Brzydal, jak go tak nazywam, brzydal. Ładnie. O Jezu, ale mi te psy tutaj robią dzisiaj takie zapachy, no. Naprawdę, czuję się jakbym był na wsi. Tak, fajnie, psy. Chyba, że to ja straciłem właśnie czucie w nogach i robię pod siebie i nie czuję tego. Tak. To bym się nie zdziwił, że w końcu ten, bo raz mi lekarz się pytał, czy nie mam, patrząc na moje wyniki, czy nie mam problemów z tym, że załatwiam się bez kontroli. No. Ale nie był problem. Nie miałem. Nie miałem takich problemów, ale no trochę mnie to zaciekawiło. Tak jakoś przyjemnie miękko się siedzi, więc nie wiem. Może wyjaśniła, że zganiasz na psy po prostu. Tak, a zaraz się okaże, że ja w pieluchach będę siedział. Udało się. No, dobrze, że fotel mam trochę inny niż miałem. Bo z tego fotela dałoby się wytrzeć, a tamten miał taką siatkę. Z kewlaru, czy z czegoś była ta siatka zrobiona? Była zajebiście ten. Jakby tam powchodziło, to ja dziękuję. Dosłownie przesrane. No nie doczyścisz. Mogłem sobie odciąć tą siatkę, bo ona mogła mi się przydać do czegoś. No to już za późno. No, wyrzuciłem ten fotel. Miałem go około 12 lat. Dużo. Dobra, okej. Nie wiem, gdzie jesteś, bo cię nie widzę. Pewnie zwiedzasz. Oddalony bardzo, tak. Standardowo, jak to ja. Pewnie zwiedzasz. Dobra, ja odstawiam w takim razie maszynę i słuchajcie, dziękujemy wam za wspólnie spędzony czas. Było nam bardzo, bardzo miło. Zastanówcie się, jakie jest wasze zdanie, bo jestem ciekawy, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie. To pytanie, które zadałem Hubertowi. Czy wy możecie napisać w komentarzach, czy wy byście pomogli, na przykład jako służba medyczna, albo pojechali z transportem żywności jako kierowca. Czy wy się boicie pchać w takie rzeczy i raczej wolicie się nie udzielać? Dajcie znać, jakie jest wasze zdanie, to bardzo mnie ciekawi. Mi się wydaje, że jak ja bym był zdrowy, to ja bym pojechał. Ale no to wiadomo, dopóki nie jestem zdrowy, to ciężko mówić mi, co naprawdę bym zrobił, bo musiałbym się tak naprawdę spakować i pojechać, tak? A czy to byłaby
prawda czy nie, no to nie wiem. O kurde, torbę twoją z siłowni przykryła ten. No jak, to miałeś schować, no. Śnieg przykrył, biorę ją w ręce i chowam tutaj pod wiatę. Da się? Tak, właśnie nie wiedziałem, a się da. Kładę ją tutaj, ona jest... Myślałem, że to jest obiekt po prostu przytwierdzony do ziemi. No właśnie nie, przysypana jest śniegiem, ale mam nadzieję, że ten śnieg się rozpuści tutaj. No nie wiem. No w każdym razie mam nadzieję, że ona wodoodporna była, że ci się rzeczy nie zniszczyły w środku. Goretek. No torba wygląda na porządną, naprawdę. No dobra, słuchajcie. Hubert sobie zwiedza i zbiera znajdźki. Ja cały czas mam te zapachy, które nie wiem. No, gdzieś tutaj któreś może... Czy to ja? No nie wiem. Nogami ruszam, więc może to jeszcze nie ja. Dobra. W każdym razie w tej gównianej sytuacji zostawiam was tutaj. W śmierdzącej sytuacji. Dzięki wielkie za oglądanie. Chciałbyś coś, Hubert, jeszcze na koniec? W sumie może tak. Że jak ogólnie to, co mówiłem, kogoś w jakiś sposób uraziło czy coś, no to sorry. Ale no... Nie, dlaczego? Dlaczego miałoby więc, kogoś urazić? I że moje radykalne dość podejście do życia, ale... Im człowiek starszy, tym więcej rozumie i inaczej patrzy na świat. No, ty to jeszcze nie masz się co chwalić tą starością. No może i nie, ale wiesz, z roku na rok i z tego, co patrzę w tym zawodzie, widzę to, jak to wszystko wygląda, to inaczej człowiek patrzy troszkę na życie. No cóż, no... No cóż, każdy ma swoje jakieś podejście do życia. Każdy ma swoje podejście i każdy jest rozliczany według swoich czynów, więc tak naprawdę... Tak, mówię tylko, nie wywołać jakieś, wiesz, gówna burzy czy coś. Nie. Totalnie apolityczny, nie mieszać się w to. A to, co ja myślę, to wiesz, nie znaczy, że komuś to narzucam, po prostu. Ja po prostu też myślę, że sam bym chyba jednak nie pojechał, ale jakby mnie poprosili o wyjazd, to bym pojechał. Jakby ktoś mnie poprosił, to bym nie umiał odmówić. Żeby powiedzieć nie, że trzeba komuś pomóc, ja bym powiedział, że nie. Chyba bym nie umiał odmówić, chyba bym pojechał. Jakbym miał jechać z kimś znajomym, w sensie, że wiesz, z jakąś ekipą taką, przyjaciół czy tam znajomych pigu, to nie byłoby, myślę, problemu, żeby tam pojechać czy coś, pomóc i wrócić zaraz. Nie to, że tam siedzieć przez cały czas czy coś. Koń przykręcony do ściany, aha. Bardzo nie fajnie. No, pewnie tam, wiesz, pewnie tam siedzieć na jakiś czas, nie wiem, na 2 tygodnie, na miesiąc i wrócić, bo to są zmiany, prawda? No ale nic, dobra, w każdym razie dziękuję bardzo za tą rozmowę i słyszymy się za kolejny tydzień, zobaczymy, nie wiem, co się obecnie dzieje, więc nasze rozmowy, dywagacje są takie zupełnie z dupy wzięte, dlatego że wy to oglądacie dużo, dużo później. Pamiętajcie o tym, że film był nagrywany wcześniej, dlatego w tym momencie jeszcze nie było aż takiej agresji, wojska weszły do tych samozwańczych republik, a nie były jeszcze na Ukrainie, przynajmniej nie rosyjskie. Chociaż biorąc pod uwagę, że weszły do tych republik, tak naprawdę były na Ukrainie, tak? Więc, bo ja nie uznaję tych republik donieckiej i ługańskiej, więc jako niepodległościowe państwa to ja uważam, że są na Ukrainie już wojska. I Hubert ma rację, że już zaatakował. Dobra, dzięki wielkie. Pamiętajcie, że było fajnie, więc widzimy się za tydzień i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. See you later, alligator.